Wczoraj na głównej YouTube'a wyświetlił mi się film Podinokiego odnośnie tego, iż nie będzie znanej i lubanej przez nas wszystkich starej obsady, więc wypadałoby zabrać głos w tej sprawie, a więc witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidor, a to jest kanał Totalni Dramaturdzy. Dziś omówimy sobie wcześniej przedstawiony temat, tak więc bez zbędnego przedłużania, tylko napomnę, że jeśli materiał Ci się spodoba, to pamiętaj o ocenie filmu oraz skomentowaniu go. A jeśli chcesz zostać ze mną na dłużej, to pamiętaj o subskrypcji z zaznaczonym dzwoneczkiem, aby otrzymywać Powiadomienia o filmach tutaj wrzucanych. Teraz przechodzimy do tematu. Więc tak jak było na początku, teraz raz jeszcze się powtórzę, stara obsada, którą wszyscy znamy, lubimy bądź kochamy, nie wróci. Jest ku temu pewien powód. By poznać ten powód, musimy cofnąć się do 2021 roku do pewnego zdjęcia, które pojawiło się tuż po zablokowaniu dość popularnego fanmadeu pod nazwą Total Drama Reunion. Jak widzicie na załączonym obrazku jest to zdjęcie, które swego czasu dawałem na podcasty, które miały miejsce dobry czas temu. Wtedy jeszcze nie prowadziłem kanału sam W każdym razie na załączonym obrazku Widzimy pewien napis, który na polskie Kiedy przetłumaczymy oznacza Wróciliśmy. Na samej ilustracji Znajduje się Chris oraz sylwetki Obozowiczów i co do tej ilustracji Pamiętam, że było mnóstwo teorii Natomiast ja przytoczę dwie Dość popularne teorie, które w tamtym Czasie obiegały internet. Pierwsza Teoria jest taka, że będą to ci sami Starzy wyjadacze, aczkolwiek miała To być mieszanka trochę postaci z Pierwszej obsady, z drugiej, trzeciej oraz wariackiego wyścigu. A czemu przytaczam tu wariacki wyścig? Bo w tle, jak się przyjrzycie, jest postać, która przypomina sylwetki Diana. I miał być to po prostu powrót po latach, ale z mieszanym składem. Coś jak Plejada Gwiazd 2. Druga teoria jest taka, że owszem, byli to wszyscy, których przytoczyłem z trzech obsad i z wariackiego wyścigu, ale mieli oni mieć inną osobowość. Zupełnie inny charakter niż wcześniej. Czyli przykładowo taki Owen, owszem, mógłby nadal być łakomczuchem, ale oryginalnie był on miły i starał się nie. Być konfliktowy. Natomiast według tej drugiej teorii, skoro miał on mieć zmieniony charakter bądź zostać napisany na nowo, to mógł równie dobrze być teraz takim osiłkiem, który dokucza innym. I teraz tak, mam niestety przykrą wiadomość do osób, które jeszcze się łudzą, że stara obsada wróci. Otóż nie, stara obsada nie wróci, i dzięki materiałowi pod Inokiemu, do którego odsyłam oczywiście linku jeszcze w opisie, zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim, ostatni raz luknijmy na to zdjęcie. Zostało potwierdzone, że to zdjęcie to tak zwany placeholder, czyli na polskie oznacza symbol zastępczy. Czyli innymi słowy, było to zdjęcie, które miało zachęcić nas, czyli widzów, do wyczekiwania na nowe sezony. A postacie ze starych obsad zostali tam dodani, by jeszcze bardziej podkręcić atmosferę, co nawet poprę to dowodem z Twittera Terego Maggarina, który sam potwierdził, iż tamte postacie pojawiły się zastępczo, by utrzymać nowych zawodników w tajemnicy. I by nie skończyło się to tym, jak za czasów wyspy Pakiteł gdzie umówmy się, ale obsada z wyspy Pakiteł słusznie dostała po mordzie. I jakie pewnie się spytacie jest moje zdanie w tym temacie. Otóż uważam, iż to dobrze, że nowa obsada dostaje szansę na wykazanie się w obu sezonach, bo prawdę mówiąc może być tak, że osoby, które nie oglądały jeszcze nowej wyspy totalnej porażki, czyli na przykład ja, mogą polubić nową obsadę i troszkę szkoda by było jakby mieli szansę tylko na jeden sezon, jak na przykład poprzednicy z wyspy Pakiteł, no i inne odrzutki z poprzednich obsad, które zagościły tylko w jednym sezonie. Oczywiście jest wiele postaci, które nie ma skończonych wątków i szkoda, że nie dostały swojego sezonu coś ala la Plejady Gwiazd 2, ale umówmy się, większość, o ile nie wszyscy z pierwszej obsady mają swoje wątki pokończone. Szkoda na przykład tego, że nie dowiemy się, co się dalej dzieje z Izykielem. Czy ktoś go uratował z Wyspy Kości i czy został on wyleczony, czy jednak na zawsze pozostał dzikusem żyjącym z innymi zmutowanymi zwierzętami. No ale nic, co wy sądzicie o tej sprawie i czy według was to dobry ruch ze strony twórców? Opinie napiszcie na dole. Przypominam raz jeszcze o zasubskrybowaniu kanału, jak się spodobało, czy pozostawieniu oceny pod filmem. Na razie trzymajcie się, cześć i do następnego razu.